szósta przygotowała przedstawienie z okazji Dnia Niepodległości. Dlaczego 11 listopada świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę? A skąd niby mam to wiedzieć? Co by tu napisać? Pani od historii jakieś trudne zadanie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę? A ona w ogóle ją utraciła? Gdzie to może być? I utraciła ziemię na rzecz... co to za gryzmoły? Nie mój zeszyt. Nie, mój, ale niewyraźny jakoś. Może znajdę coś innego. Mam tyle czytania. Może jednak sam coś wymyślę. Niepodległość, Polska, listopad. Zaraz pomyślę. Zaraz. Liść opadł, jeden, drugi, lonowy, lipowy, mój liść, pół liść, jego liść. Liść listopadowy, słuchaj więc i patrz, listopadowej opowieści, ucz się trudnej sztuki, miłości do ojczyzny. Co to? Kto to? Czemu tu tak ciemno? Czy ja śpię? Nie, zadanie pisałem, ale w głowie mam pustkę. Właśnie, wstyd mi za ciebie tak bardzo, że postanowiłem ci pomóc. Kto ty jesteś i czemu cię nie widać? Jeśli okażesz trochę cierpliwości, sam będziesz mógł mi powiedzieć, kim jestem. Ale wróćmy do twojego problemu. Zadanie z historii. Jak idzie? Właśnie nie idzie. No... Zapomniałem, jak to było. Dawno to przecież było, prawda? Prawda, dawno. Ale wielu jest takich, co pamięta i dalej będzie pamiętało. Cóż, powiedziałem, że ci pomogę, więc posłuchaj. Może sobie coś jednak z tego przypomnisz. Popatrz w lewo. Widzisz mapę? W 1772 roku na skutek słabości wewnętrznej Polski, niekorzystnej dla niej sytuacji międzynarodowej, niektóre ziemie Rzeczypospolitej zostały przyłączone do Prus, Rosji i Austrii. Był to tak zwany pierwszy rozbiór Polski. Dobrze ci radzę. Notuj ważne rzeczy. Niestety sytuacja w Polsce się nie poprawiła. 21 lat po pierwszym doszło do drugiego rozbioru, tym razem bez udziału Austrii. Czyli drugi rozbiór Polski.
miał miejsce w 1793 roku. Już niewiele tutaj zostało. Czy Polacy robili coś, żeby ratować swoje państwo? Oczywiście, że tak. Polacy nie pogodzili się z losem kraju. W 1794 roku wybuchło powstanie przeciwko zaborcom, a jego naczelnikiem był Tadeusz Kościuszko. Do walki pod jego przywództwem stanęli te chłopi. Kosynierzy? O, coś jednak pamiętasz. Kosynierzy, spójrz. Kosynierzy Kościuszki, gdzie idziesz z tą kosą? Do naczelnika idę, bo wieści się niosą, że znów będziemy walczyć dla ojczyzny miłej. Ja chcę mieć wolną Polskę, spełnię to marzenie. To co, że w chłopskim stroju, cóż, że głodny bosy, kiedy szturmy żołnierzom zagrają do boju, w pierwszych szeregach zaśnią nasze ostre kosy. Mimo odwagi i poświęcenia kosynierów, powstanie upadło w 1795 roku. Austria, Prusy i Rosja dokonały trzeciego, ostatniego rozbioru Polski. Finis Polonie, posłuchaj zaborców. Królestwo Polskie odtąd zniesione będzie na zawsze i należy zlikwidować wszystko, co by przypominało jego istnienie. Katarzyna II, caryca Rosji, Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern, król Prus, Franciszek II Habsburg, cesarz Austrii. I co dalej? To koniec? Na szczęście Polacy nadal wierzyli, że ich kraj się odrodzi. Żył przecież w ich sercach, choć nie było go na mapie Europy. We Włoszech Jan Henryk Dąbrowski utworzył polskie legiony, które walczyły u boku Napoleona. To pamiętasz na pewno. Tak, pamiętam. Przecież to nasz hymn. I dzięki Napoleonowi odzyskaliśmy niepodległość. Prawda? Chyba rzeczywiście spałeś na lekcjach historii. Do wolności jeszcze długa droga. Sroga zima rosyjska pokonała wojska francuskie. Rozwiały się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości dzięki Napoleonowi, ale mimo to walczyli dalej. W listopadzie 1830 roku wybuchło powstanie przeciwko Rosji. Czy pamiętasz, jak się nazywało? W listopadzie? Listopadowe? Bardzo dobrze. Trwało ono przez 10 miesięcy i pochłonęło wiele ofiar. Chociaż Polacy dowiedli swej odwagi, walka zakończyła się klęską. Z Polski musieli wyjechać wtedy Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin i wielu innych. W kraju zapanował smutek.
do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnosząc ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Też był tęsknił za domem, no ale co było dalej? Po stłumieniu powstania listopadowego zaborcy bezwzględnie tępili wszelkie przejawy polskości. W zaborze rosyjskim nasilono aktywy narodowiania, rusyfikację. Wszystko to w styczniu 1863 roku doprowadziło do kolejnego zrywu narodowego. Stoczono wiele otwartych bitew i potyczek partyzanckich. Powstanie styczniowe trwało ponad półtora roku i było największym z powstań narodowych. Wzięło w nim udział około 200 tysięcy ludzi. Mimo to i ono zakończyło się klęską. Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich wygnańców i pielgrzymów polskich wybaw nas, Panie! O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie! O broń i orły narodowe prosimy Cię, Panie! O śmierć szczęśliwą na polu bitwy prosimy Cię, Panie! O grób dla kości naszych w ziemi naszej prosimy Cię, Panie! O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej prosimy Cię, Panie! Pewnie i tym razem zaborcy ukarali Polaków za udział w powstaniu. Znów na Sybir wysłano więźniów i konfiskowano majątki Polaków. Nasilono rusyfikację i germanizację. Czara goryczy przepełniła się, gdy w języku zaborców kazano się modlić i uczyć religii. W obronie swojej polskości stanęli wtedy najmłodsi uczniowie, mniej więcej w swoim wieku. W 1901 roku doszło do głośnego strajku dzieci z Wrześni. Tam od Gniezna i od Warty biją głosy w świat otwarty, biją głosy, ziemia jęczy, Prusak dzieci polskie męczy. Za ten pacierz z własnej mowie, co ją zdali nam ojcowie, co go nas uczyły matki, Prusak męczy polskie dziadki. Tam na Gnieźnie orzeł biały, pióra mu się w blask rozwiały, bo do Boga skargą leci, Prusak męczy polskie dzieci. Oj, bardzo ciężko było z tą niepodległością, ale chyba wreszcie ją odzyskaliśmy. Tak, ale trzeba było czekać do kolejnego wielkiego wydarzenia historycznego, które rozpoczęło się w 1914 roku. Właśnie wtedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Niestety, dla Polaków wcielonych do wrogiej armii rozpoczęła się tragedia. Brat musiał walczyć przeciwko bratu. Rozdzielił nas mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. Okopach pełnych jęku, słuchani w armat huk. Stoimy na wprost siebie, ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. To bardzo smutne, no ale chyba w końcu udało się zjednoczyć Polskę i połączyć Polaków. Tak, pierwsza wojna światowa trwała 4 lata i pociągnęła za sobą wiele ofiar. Wreszcie nadszedł 11 listopada 1918 roku. Właśnie wtedy zakończyła się pierwsza wojna światowa.
a w Warszawie przekazano dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, bohaterowi wojny i twórcy Legionu. Ten dzień stał się symbolem odzyskanej niepodległości. Wreszcie zobaczyć, żeby ci podziękować osobiście. A wiesz już, kim jestem? Ty jesteś Polska, ta, co nie zginęła. Baczność.
hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za to i przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za to i plastyczno-bibliotecznym pod tytułem Marszałek Józef Piłsudski w oczach dzieci.